Cześć dziewczyny, dzisiaj mam dwie takie rzeczy, które chciałabym się z Wami podzielić. Pierwszy to jest edit do filmu o olejkach arganowych, ponieważ firma Bioorganic Arlen odezwała się do mnie i ta pani, która do mnie napisała, stwierdziła, że certyfikat będzie do pooglądania na jej stronie za jakieś parę dni, więc tam można sobie będzie wszystko zobaczyć i poczytać. Oraz, że aby klientki były bardziej zadowolone, oni testują jeszcze jakiś jeden olej, który oprócz tego certu ma tam inne jakieś dwa wyróżnienia, ona nie powiedziała jakie, ale to myślę, że będzie informacja, która zainteresuje te dziewczyny, które już ten produkt lubią. Także coś takiego tam też chyba będzie za jakieś parę dni, coś nowego do kupienia. A następna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to są kosmetyki takie, które udało mi się ostatnio skolekcjonować i nabyć. No i dużo tutaj będzie kosmetyków ekologicznych, ale też parę będzie takich zupełnie zwykłych, tanich, drogeryjnych kosmetyków, więc może po prostu komuś na coś to się przyda. No i może zacznę od podkładu, który sobie kupiłam jakiś czas temu, ponieważ stwierdziłam, że no generalnie zbliża się już lato. A ponieważ ja już znalazłam jakby mój idealny podkład, pomyślałam sobie, że no w dni, kiedy nie muszę mieć tak mocnego makijażu, czy ten podkład nie musi być aż tak bardzo kryjący, mogłabym sobie po prostu zastosować jakiś taki ekologiczny podkład. Ponieważ wymieniłam dużo kremów na ekologiczny, już po prostu robię to od chyba 2 lat z jakimiś przerwami. No i pomyślałam, że taki podkład ekologiczny może się przydać. Aczkolwiek ja miałam przeprawę z kolorówką ekologiczną naprawdę dość ciężką, bo to jednak nie są takie kosmetyki, które są szybko, łatwo, sprawnie do użycia i wszystko gra. I miałam okazję testować taki podkład z Labery, to jest Natural Liquid Foundation. I ja miałam dwójkę była dla mnie za jasna, więc skusiłam się w ciemno na trójkę. Wygląda mniej więcej tak. Wiecie, kosztował chyba 50 zł. Ten kolor jest faktycznie bardzo fajny. Trójka jest taka brzoskwiniowo opalona. Nie jest też bardzo za ciemna. No i ten podkład, wiadomo, ma wszelkie certyfikaty takich kosmetyków ekologicznych, ponieważ to jest Lavera, taka firma, która generalnie, no, jeśli chodzi o kosmetyki ekologiczne, ma tych odznaczeń dość dużo. To są kosmetyki nietestowane na zwierzętach, jakieś wegańskie, bla bla bla. Ale no, chodzi o to, że faktycznie skład tego kosmetyku jest naprawdę bezpieczny. No i dla mnie to jest taki kosmetyk, w którym mogłabym iść spać. Aczkolwiek tak naprawdę to nie jest, wiecie, bardzo kryjący podkład. To jest coś raczej na wzór kremu tonującego. Dlatego myślę, że nie sprawdzi się jednak u większości dziewczyn, które potrzebują mocniejszego krycia. No i tutaj pojawia się następny problem, z którym ja już nauczyłam się jakoś radzić sobie, ale no było to dość kłopotliwe na początku, ponieważ ten podkład ma wszystkie cechy kremów ekologicznych, czyli potrafi stworzyć plamy po prostu na skórze, roluje się, kiedy go namożemy za dużo, zbiera się przy niedoskonałościach, wręcz podkreśla zamiast je ukrywać i tak dalej. No i to wszystko występuje i naprawdę spędza sens powiek, dopóki nie nauczymy się go dobrze nakładać. Ja po prostu robię to w ten sposób, że spryskuję twarz tą moim eliksirem z Caudalie, a potem nakładam, kiedy ona jest jeszcze wilgotna i mokra, nakładam szybko ten podkład i wtedy on po prostu przez rozrzedzenie o wiele łatwiej się rozprowadza i wtedy wygląda świetnie. Jak mam teraz na twarzy, więc możecie zobaczyć, że generalnie tragedii nie ma. No, a jest to naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Ja nie miałam tak pielęgnującego podkładu jeszcze nigdy i tutaj to jest ogromny jego plus, aczkolwiek tak naprawdę większości dziewczyn bym go nie polecała, ponieważ no tak rozumiem, że wiele dziewczyn uważa, że taka przeprawa w trakcie używania, nakładania i tak dalej, no nie jest warta tego zachodu i nawet ten skład jakby nie sprawia, że warto się tak męczyć. Wiecie, ja tak naprawdę stwierdziłam, że ja mogę się trochę pomęczyć i teraz jak już trochę się z nim oswoiłam, to idzie mi naprawdę szybko, sprawnie i super. Aczkolwiek rozumiem, że wielu dziewczynom to po prostu nie będzie odpowiadało, więc tak naprawdę to nie jest jakiś produkt godny polecenia wszeli wobec. Chyba, że jesteście naprawdę takimi ekologicznymi manieczkami, to Lavera jest super. Aczkolwiek myślę, że lepszy podkład ma Logona. I to jest ten podkład taki w serii przeciwstarzeniowej. Ja miałam go okazję testować, faktycznie był lepszy, aczkolwiek kolory mi nie odpowiadały, a ten, który był w miarę ok, czyli podobny do tej trójki, nie był dostępny w aptece. A ponieważ nie lubię czekać, to musiałam sobie po prostu wybrać coś na poczekaniu i wybrałam tą Laverę. No i jest w porządku, ale to nie jest taki produkt, który jest szybki po prostu i łatwy w nałożeniu, aczkolwiek jest bardzo trwały i jak już się go nałoży w odpowiedni sposób, to wygląda na skórze bardzo ładnie i naturalnie.
No i faktycznie trzyma się cały dzień i fajnie to wygląda, tylko że to jest raczej taki faktycznie krem tonujący, który może na początku narobić więcej problemów niż jakoś pomóc. Ja kupiłam też taki korektor z Logony. To jest taki zwykły korektor w płynie. Kolor jest dość jasny, ale on jakoś w miarę dobrze się sprawdza. Kosztował chyba 40 parę złotych i no tutaj problem jest dokładnie ten sam co z tym podkładem, ponieważ konsystencja jest bardzo podobna. I on faktycznie też nie rozprowadza się równomiernie i lubi się rolować, dlatego po prostu aplikuję go albo zwilżonym palcem, albo na wilgotną skórę. Wtedy jest idealny, bardzo dobrze nawilża skórę pod oczami, naprawdę genialnie. Skład również jest bardzo bezpieczny, bo Logona to też jest ekologiczna firma, która ma tutaj jakby odpowiednie certyfikaty, którym możemy ufać, więc tutaj wszystko jest ok. No i powiem Wam, że kryje tak dość delikatnie, ale dla mnie to krycie jest odpowiednie, ponieważ ja nie mam jakichś dużych cieni pod oczami jeszcze. No i tak naprawdę to jest po prostu takie delikatne rozjaśnienie i rozświetlenie raczej, niż jakieś mocne krycie, aczkolwiek myślę, że gdybym nałożyła go po prostu grubiej, to krycie również byłoby odpowiednie. Ale z nim też trzeba się namęczyć trochę na zasadzie tamtego podkładu, no więc to też jakby nie dla każdego to będzie gra warta świeczki. Kupiłam też takie dwa kosmetyki za Waszą namową. I ponieważ pytałam Was, co możecie polecić na wylewające się oczy i oprócz bardzo wielu takich fajnych kosmetyków specjalistycznych do oczu, które mi poleciłyście i za co bardzo dziękuję, wspomniałyście również często bardzo o tych floslekach. I ja kupiłam sobie dwa. Kupiłam z arniką i ze świetlikiem i zieloną herbatą. I ten z arniką jednak jest o wiele lepszy w moim mniemaniu. On ma likwidować sińce pod oczami i obrzmienia. I wiecie co? Tak naprawdę to nie robi jakoś tego ekspresowo, ani nie robi tego w tak zastraszającym tempie, żeby to można było aż zrobić ach. Ale no faktycznie w jakimś stopniu to pomaga. I to jest na tyle taki przyjemny kosmetyk. Ja rozumiem, dlaczego wiele osób go używa, ponieważ jakby czujemy, że robimy coś dobrego do naszej skóry pod oczami. No i wiecie, mojej skóry pod oczami wysuszył, aczkolwiek słyszałam też takie opinie o nim. Cienie zmniejszył minimalnie, no i opuchnięcia też tak zmniejszył minimalnie, ale ja ani tych cieni dużych nie mam, ani tych obrzmień. No same jakby problemy oczne nie pomogą, ale no też od tego chyba nie ma być po prostu, więc spodoba mi się na tyle, że no jest jakby przy moim łóżku rano i wieczorem. Więc no to jest całkiem fajny produkt i naprawdę go polubiłam. Następnym takim produktem też on, aha, kupiłam go w ogóle za 5 zł w aptece, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałam, że są jednak trochę droższe. Następnym produktem, który sobie kupiłam ostatnio, to jest taki płyn micelarny z Awy, to jest biorokitnik. I on tutaj nie ma parabenów i to jest jedyna jakby taka duża zaleta składowa. Oprócz tego jest niestety perfumowany, czego nie lubię, ale powiem Wam, że jest to naprawdę świetny produkt. On kosztował 14 zł, jak go kupiłam w naturze, ponieważ szłam w ogóle po tą Delię, bo już mi się moja woda z kodali skończyła, nie miałam na nią kasy, więc pomyślałam sobie, że coś takiego taniego sobie kupię. No i chciałam też tak naprawdę coś z Awy, więc kiedy zobaczyłam to, lepiej pomyślałam, że można spróbować. I tak, nawilża skórę naprawdę świetnie. Daje takie minimalne uczucie lepkości pod koniec, ale naprawdę minimalne w porównaniu z tą Delią, to jest kompletne zero. Ale skórę dobrze nawilża, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I makijaż zmywa w tempie biodermy, przynajmniej u mnie, więc też jestem bardzo zadowolona. Myślę, że przy nim zostanę, ponieważ jednak od tej Deli jest naprawdę chyba lepszy. I myślę, że tutaj też nie występuje prawdopodobieństwo wysuszenia. Nigdy mnie nie podrażnił, chociaż ten skład nie należy do najdelikatniejszych tak naprawdę. No choćby przez to na perfumowanie i tak dalej. Ale wiecie, nawet w Landoczu przypadkiem nic nie narobił złego, więc to jest jakiś ewenement. No i kosztuje przede wszystkim 14 zł, więc no to jest faktycznie bardzo dobra cena, to jest 200 ml. Jest naprawdę super, radzi sobie bardzo dobrze z takim makijażem, jak ja sobie często robię, także takim dość generalnie mocnym. Również do oczu jest naprawdę fajny, także jest ok, wow, fajnie, że na niego trafiłam. Następnym kosmetykiem oczyszczającym, takim nabytym ostatnio, jest taka pianka do oczyszczania twarzy, też z Lavery. I to jest akurat taka pianka z serii My Age, czyli taka jakby przeciwstarzeniowa do skóry dojrzałej. Ale tak naprawdę ten kosmetyk mnie na tyle zaciekawił, że postanowiłam po prostu olać to przykazanie i
Wiecie, jestem nim naprawdę bardzo, bardzo zachwycona. Jest to naprawdę bardzo porządny, fajny kosmetyk, również ekologiczny. Tak naprawdę ja nigdy nie lubiłam pianek do mycia twarzy, ponieważ one były dla mnie jakby takie za delikatne, nic naprawdę tak za bardzo nie robiły i były też takie jakby za chemiczne, ta cała forma mi się nie podobała. A tutaj to jest jakby zupełnie co innego, ponieważ ja używam go na suchą twarz, również do zmywania makijażu. I kiedy wmasujemy nim po prostu całą buzię, on zmienia się w taki krem. I to jest naprawdę ekstra. Naprawdę jest bardzo nawilżające. Skóra absolutnie nie wysusza, co jest dla mnie bardzo ważne. No i powiem Wam, że faktycznie to jest taki kosmetyk, do którego mam nadzieję, że będę wracała często. On jest bardzo wydajny, ponieważ ja go mam ponad tydzień, a jest go naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Kosztował chyba 39 zł, coś koło tego. No i jest naprawdę super. Dlatego bardzo się nawet zdziwiłam, że jest taki fajny. Mycie twarzy nim to jest naprawdę ogromna przyjemność i ma taki cytrynowo-ziołowy zapach, delikatny, też bardzo ładny. Także widzę tutaj same plusy. Tak naprawdę z tej serii jeszcze mnie skusiła jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, bo tutaj na nieszczęście w tym opakowaniu była ulotka taka po prostu i to dla mnie bardzo źle. Już wypatrzyłam nową. Opakowanie od niego było takie. No a właśnie ten produkt, który mnie zainteresował, to jest taki chłodzący żel w roll-onie pod oczy, który ma też właśnie zmniejszać cienie pod oczami i opuchliznę, tego typu rzeczy. Więc no generalnie myślę, że się w niego zaopatrzę, wiadomo, jakby to jest tak naprawdę sprawa większej części genów lub biologii, jeśli chodzi o woreczki pod oczami lub też cienie. No i wiadomo, że to przede wszystkim skóra pod oczami jest cieńsza, ale taki krem to myślę, że nie zaszkodzi, a może być ciekawy tak naprawdę. Jestem ciekawa i po prostu zobaczymy, jak on będzie się sprawował, ale muszę go jeszcze kupić. Zaopatrzyłam się też niedawno w taki krem taupy. To jest ten ujędrniający krem wygładzający do ciała. On kosztował około 40 zł, niestety, to jest dość dużo. Ale myślę, że można go gdzieś taniej znaleźć i wiem, to jest jeden z kremów takich antycelulitowych, który mi faktycznie pomaga. Ponieważ ja mam suchą skórę i moje kremy antycelulitowe, które chcą mi pomóc, muszą po prostu być dobrymi nawilżaczami i w ten sposób ujędrniać tą skórę. No i tak naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona, ja używam go już 2 lata i zawsze do niego wracam. To jest jeden z takich kremów, który się na mnie sprawdzał. Miałam już ich chyba z miliard i nie wszystkie tak naprawdę dobrze działały, ale o tym jeszcze myślę, że zrobimy jakiś filmik osobny po prostu o tych wszystkich rzeczach, których miałam okazję używać. Może Wam to w czymś pomoże, bo no generalnie wiem, że to jest jakiś jednak problem.